Cześć, z tej strony Ranger i witajcie w filmie, w którym opowiem Wam co nieco o nowych teksturach do Minecrafta. Tak, jak zapewne wiecie, już od dłuższego czasu Mojang planował zmienić tekstury do gry. To się jeszcze nie stało, a na razie został wypuszczony oficjalny Resource Pack, w którym prawie wszystkie nowe tekstury się znajdują. One, oczywiście, najprawdopodobniej jeszcze się w części zmienią, część jeszcze nie jest zaimplementowana do tego Resource Packa, no bo. Na razie to jest tylko wypuszczone po to, żeby można było zrobić taki właśnie test tego, czy graczom to się podoba, żeby zebrać trochę opinii i tak dalej. No ale już bardzo dużo z właśnie z tych nowych bloków, znaczy nowych bloków, ich nowych wyglądów w grze już możemy zobaczyć. I tutaj, jak widzicie, podzieliłem ten nasz teren na kilka takich miejsc. Na bloki, które mi się bardzo podobają, na te, które uważam, że zostały zupełnie zepsute. No i też na koniec Wam powiem trochę, co sądzę o tym w ogóle, o całej zmianie tekstur. O tym, czy ma to jakikolwiek sens i jeżeli. Jeżeli tak, to jak ja bym to zrobił i co, tu, co, co mi się po prostu nie podoba w samym fakcie zmienia tekstur. A na razie zaprezentuję wam tutaj, co mi się podoba. Zacznijmy od tego takiego pozytywnego akcentu. Pierwsze dwie rzeczy, to tutaj zobaczcie, mamy sobie dwie, dwa nowe itemy, czy znaczy nowe itemy, dwa nowe wyglądy, nożyc oraz yy, smyczy. Wyglądają one bardzo wyraźnie, one mają taki duży kontrast między tymi kolorami. To, oczywiście, tutaj teraz tego nie widać, bo to jest w ramce, które tłoma, takie samo. Ale zobaczcie, jak tutaj sobie popatrzymy na ten nasz pasek na dole, no to wygląda to naprawdę solidnie. No i tak, po co wam w ogóle o tym opowiadam? To są no, fajne tekstury, ale one nie za bardzo się różnią od swoich oryginałów. Opowiadam wam o tym po to, żeby zaprezentować to przy końcu już odcinka, kiedy wam będę opowiadał trochę więcej właśnie o tym, jak te zmiany według mnie wyglądają i co jest z nimi nie tak. Dalej mamy liście. Liście zdecydowanie potrzebowały zmiany. Moim zdaniem są one beznadziejne, takie jakie w tej chwili są w grze. No i te tutaj brzozowe oraz dębowe, moim zdaniem, wyglądają naprawdę dobrze. Po prostu wyglądają fantastycznie. To jest tekstura, która będzie pasować do dużej ilości budowli. Oprócz tego, wreszcie, te tekstury się od siebie różnią czymś więcej niż tylko kolorem. No i na pewno jest to zmiana in plus i nawet jeśli nie będę grał z tym resource packiem z całości, no to myślę, że te tekstury sobie gdzieś tam skopiuję. Kolejny na mojej liście znajdują się wszystkie bloki jakichś metali, czy też innych bogactw, które w Minecraftie możemy znaleźć: szmaragdy, diamenty, złoto oraz żelazo. Pozostałe bloki też się troszkę zmieniły, ale nie za bardzo w zasadzie jest mi to obojętne, jak one wyglądają. Natomiast te cztery zdecydowanie wyglądają dużo lepiej. Przede wszystkim. Tutaj te trzy, które na starych teksturach wyglądały po prostu okropnie, były płaskie i nudne, a dzięki tym zmianom wyglądają po prostu fantastycznie. Oprócz tego jak widzicie półpłytki, znaczy płytki naciskowe, złota oraz żelazna także zmieniły swoją teksturę. Tutaj w bloku żelaza niewiele się zmieniło. Jedynie troszkę poprawiono cieniowanie tej tekstury, dzięki czemu ona wygląda naprawdę dużo lepiej. Niewielka zmiana, a dużo wnosi. Kolejna rzecz to jest mostą. Kolor... zmieniło się tutaj właściwie tylko kolor tego mchu oraz troszkę jego tekstura, troszkę to jak on wygląda. I ten blok dzięki temu pasuje w zasadzie do wszystkiego. Wcześniej on miał taką bardzo ciemną tą teksturę i kolorystycznie odcinał się bardzo od innych zielonych bloków w grze. No a dzięki temu można wreszcie go bez jakichkolwiek ograniczeń stosować w budowlach. To jest naprawdę fajna rzecz. Mm. No, i w sumie o tym bloku więcej nie, nie będę mówił. Tekstura samego kobla też się trochę zmieniła, ale ona jest na tyle podobna do tej poprzedniej, że nie będę się przy niej dłużej zatrzymywał. Kolejna rzecz to jest blok szkła. Szkło jest jedną z gorszych tekstur w Minecrafcie. No i oczywiście bez Optifina, który łączy te wszystkie bloki ze sobą w taką jedną, jed, jedną szybę, można powiedzieć, która jest cała po prostu przezroczysta, no to to wygląda i tak beznadziejnie. Niemniej, to która jest znacznie lepsza niż stara. Natomiast, żeby, żeby mi się podobało, no to jeszcze trzeba znacznie więcej zrobić. Kolejne rzeczy to bloki cegieł, które zostały moim zdaniem zdecydowanie poprawione. Jak widzicie tutaj te wyglądają bardziej naturalnie, mają trochę takiego efektu 3D, jeśli mogę o tym powiedzieć w ogóle o blokach w Minecrafcie i o ich teksturach. Natomiast te dwa bloki cegły neterowe, te jasne i ciemne, zostały podkreślone. Te tutaj przestrzenie, nie wiem jak to nazwać, te przestrzenie pomiędzy poszczególnymi cegiełkami są znacznie bardziej wyraźne, dzięki czemu sam blok wygląda po prostu. Dużo lepiej. No i już dochodzimy powoli do końca tutaj naszej listy bloków, które mi się podobają. Jak widzicie, mamy tutaj notebooka oraz jukeboxa. Te, te tekstury, chyba są moimi ulubionymi ze wszystkich, które Jappa wprowadził do Minecrafta. Wyglądają one po prostu fantastycznie. Nie wiem, co tutaj jeszcze mogę o tym mówić. One są po prostu świetne. No, i kolejna rzecz to blok diorytu polerowanego, dyry, wypolerowanego diorytu, który wreszcie jest ładny. Tak, mimo tego, że nie jest idealny, ten taki dziwny cień tutaj trochę mi nie pasuje, natomiast ten, z tym blokiem można coś zrobić, a nie jak z tym, co było wcześniej. Naprawdę to jest jedna z tych lepszych zmian. No, i teraz przechodząc, już niestety, do tego, co mi się nie podoba, i jak widzicie, jest tego znacznie więcej. Pierwsza rzecz to zatrzymamy się trochę przy wagoniku oraz przy pistonie. Moim głównym zarzutem tutaj jest to, że wyglądają one jak z jakiejś beznadziejnej gry mobilnej. Ta grafika wydaje mi się po prostu taka komiksowa, taka przerysowana, taka sztuczna i zupełnie moim zdaniem nie pasuje to do klimatu Minecrafta. Jest to dla mnie dosyć dziwny sposób, właśnie. Jest to jeden z największych problemów, jeżeli, jeżeli chodzi o te nowe tekstury, ale o tym opowiem wam na końcu. Kolejna rzecz to bloki neterowe, Soul Sand oraz Netterrack. Jeżeli teksturę Netterracka można było zrobić jeszcze brzydszą niż do tej pory była, no to właśnie tutaj macie tego przykład. No, natomiast Solsand po prostu wygląda fatalnie i niewiele więcej można tu zrobić. Tak jak dla mnie nie przypomina on niczego, po prostu trochę brązowych pikseli. Kolejna rzecz to sandstone. Usunięto Widera z czerwonego sandstone'a, ale wydaje mi się, że to jest jedynie po prostu jakiś błąd, jakieś przeoczenie. No a tutaj, dalej, no to ten sandstone wygląda jakoś tak sztucznie, nie wiem, jakoś dziwnie. Kolejna rzecz to jest kwart. Kwart, który przedtem wyglądał naprawdę dobrze, zarówno ten blok tutaj. Kwarcu rzeźbionego, jak i kolumny wyglądały naprawdę świetnie i można by je było stosować w wielu, wielu budowlach. Natomiast te tekstury po prostu nie będą się sprawdzać moim zdaniem nigdzie. Ta tekstura wygląda beznadziejnie, po prostu nie jestem jej fanem. A ta jest zdecydowanie zbyt szczegółowa i zbyt taka monotonna, żeby moim zdaniem pasowała do jakiejkolwiek budowli. Kolejna rzecz to gąbka, która wygląda po prostu źle i tutaj niewiele więcej mogę o tym mówić. No, też taki losowy, można powiedzieć, zlepek kolorowych żółtych pikseli. Sama też gąbka nawodniona nie różni się za bardzo od tej nienawodnionej, co jest moim zdaniem trochę dziwne, no i w ogóle brzydkie. I kolejna rzecz to coś, nad czym naprawdę ubolewam, znaczy nie ubolewam, może tak powiem, bo nie będę na tych teksturach grał, chyba że się radykalnie jeszcze zmienią do ich oficjalnej, już takiej pełnej wersji. Natomiast zepsuto kompletnie blok ciemnego pryzmarynu. Jest to jeden z moich ulubionych bloków w grze, on wygląda naprawdę dobrze, jako jeden. w sumie jako chyba jedyny z bloków, które w, które w tej świątyni podwonnej w 1.8 się pojawiły. No i. Ta nowa wersja kompletnie mi się nie podoba, kolor został trochę rozjaśniony i w ogóle jakoś tak ta tekstura nie za bardzo przypadła mi do gustu. No a jeśli tekstura tych tutaj cegieł pryzmarynowych mogła być jeszcze gorsza, no to jest, tak samo jak w przypadku netherracka. Oprócz tego takie jakieś dziwne zmienienie koloru oraz zmniejszenie jakby róż różności między tymi pęknięciami a nie wiem, jakimiś poszczególnymi kamyczkami, które budują ten zwykły blok pryzmaryny, też mi się nie za bardzo podoba. Chociaż muszę powiedzieć, że w takim wariancie niebieskim, jak go widzieliście przed chwilą, jest nawet urodziwy. Ale taki zielony, taki morski, mi się kompletnie nie podoba. I tak, kolejna rzecz to jest drewno. Znowu wracamy do tej dziwnej stylistyki komiksowej, którą macie tam. Jak dla mnie to drewno nie wygląda jak drewno, a raczej jakby było zrobione z jakiegoś plastiku. Co jest, co jest dosyć dziwne. Tak samo zresztą tutaj w przypadku tych kolejnych bloków. Już samego drewna to były oczywiście deski, ale jak nagrywam na żywo, to ja nie potrafię mówić, co zresztą doskonale pewnie już wiecie. No i to jest też mój myślę jeden z głównych zarzutów, że dużo z tych tekstur wygląda po prostu, jakby były plastikowe, jakby. były. Moim zdaniem są one bardzo sztuczne. Kolejna rzecz, no to tutaj te półki z książkami, na których nie za bardzo można moim zdaniem rozpoznać, że to są książki, jeżeli się nie wie, że to są książki. Po prostu sklepek t... róż... różnokolorowych pikseli, który nie przedstawia niczego szczególnego. No i dochodząc już do końca tekstur bloków, no to mamy liście. Tutaj te liście były fantastyczne, natomiast te liście są okropne. Liście dżunglowe nie wyglądają jak Cokolwiek w zasadzie jest to losowa plątanina jakichś, nie wiem, Jan czy innych takich dziwnych wzorków zrobionych z zielonych pikseli. I dla mnie, dla mnie to jest zupełne pogorszenie w stosunku do tekstury dżunglowych liści poprzedniej, która była chyba moją ulubioną teksturą liści w grze. No i tekstura świerku, liści świerkowych, liści świerkowych, no i je po prostu. Moim zdaniem, także jest zupełnie gorsza i nie pasuje do gry. I teraz kolejne rzeczy, to jest kilka itemów, na których Wam przedstawię moje główne zarzuty. Tak, diament wygląda jak nie wiadomo co. W ogóle moim zdaniem nie można poznać, że to jest diament. Poprzednia tekstura była naprawdę charakterystyczna, a ta no, wygląda dziwnie. Po prostu wygląda dziwnie. Kolejna rzecz to sztabka złota, która moim zdaniem wygląda jak kostka masła, i tutaj chyba niewiele więcej można o tym powiedzieć. Kolejna rzecz znów zarzut mój o komicowości tych tekstur, czyli wiadro, które no, wygląda jakoś upośledzenie moim zdaniem. No, co mogę o tym powiedzieć? To są nasiona kakaa i te nasiona kakaa zdecydowanie nie wyglądają jak nasiona kakaa, raczej coś znacznie mniej smacznego. Kolejna rzecz to firecharge, czyli kula nie wiem, kula ognia, nie wiem jak to nazwać po polsku. No i właśnie ją rozwaliłem. W każdym razie ona jest tutaj, tutaj z tego co pamiętam. O, Tutaj ona się znajduje. Poprzednia tekstura była zdecydowanie lepsza ze względu na to, że lepiej pokazywała tą jakby ten ogień drzemiący w środku tego ładunku, a to po prostu ma takie jakieś niby pięknięcia pomarańczowe, ale to w zasadzie nie przypomina żadnego ognia niczego. I to jest też mój główny problem jeden z moich głównych problemów z tymi teksturami, że są one znacznie wyraźne, ale o tym za chwilę. No i na koniec mamy mapę, która wygląda moim zdaniem też jakoś nienormalnie. Nie wiem, wygląda to jak kartka papieru i jakaś taka nie przedstawiająca niczego szczególnego. No i to się też tyczy tego co mówiłem, tego samego co mówiłem przy Fire Charge'u, ale to za chwilę. No i teraz przejdę do tego co myślę o całej zmianie tekstur Minecrafta, o tym dlaczego to jest robione i w jaki sposób to jest przeprowadzane. Głównym argumentem twórców gry za zmianą tekstur jest to, że na przestrzeni lat wielu różnych twórców dodawało swoje bloki, przez co cała stylistyka jest kompletnie niejednorodna. I to jest rzeczywiście prawda. Przez te 8 lat w grze pojawiło się całe multum różnych tekstur, które do siebie bardzo często nie pasują, przez co na przykład trudno jest budować coś z kilku różnych kolorów czy kilku różnych yy, bloków z pochodzących z różnych źródeł bardzo często po prostu te budowle są cały czas tworzone z tych samych bloków, no bo wiele po prostu do siebie nie pasuje. Natomiast mimo tego, że tak niby twórcy argumentowali, to coś takiego zupełnie w tej zmianie nie istnieje, co przedstawia ta tutaj moja ścianka zrobiona właśnie z różnych bloków, które w grze mamy. Niby miała być jednorodna stylistyka, a zobaczcie, jest tutaj kilka zupełnie różnych od siebie bloków, jeżeli chodzi o ten taki, ten taki charakter. Mamy na przykład taką oto lampę redstonową, czy takiego pistona, deski albo drewno, które wyglądają, jakby były zrobione z plastiku i moim zdaniem zupełnie nie pasują do klimatu gry, ale to jest inna sprawa. To wielu ludziom się taka stylistyka podoba, jestem to w stanie jakoś zrozumieć i zaakceptować. Natomiast zaraz obok tych tekstów, mamy zupełnie inne, które są bardzo rozmyte, bardzo takie delikatne, w zasadzie nie przedstawiające niczego konkretnego i obok tego mamy z kolei tekstury nawiązujące swoim charakterem do tego co mieliśmy w Minecrafcie do tej pory czyli na przykład ten kwarc, czy też tutaj te cegły, albo te inne cegły tutaj, które, które mamy w tym miejscu i to jest moim zdaniem trochę dziwne Mekek zatrudnił artystę specjalizującego się właśnie w pracy z pikselami w niskich rozdzielczościach, który miał zrobić wszystko co w jego mocy, żeby te tekstury w Minecrafcie wreszcie miały ten sam takie dawały to samo odczucie, żeby one po prostu do siebie pasowały, mimo tego, że wciąż będą od siebie jednak różne. A co tutaj mamy na tym przykładzie, to moim zdaniem kompletnie się nie udało i te tekstury są w bardzo różnych stylach i nie pasują do siebie jeszcze bardziej niż nie pasowały do tej pory. Moim zdaniem jest to coś, co zdecydowanie powinno zostać naprawione przed y, wypuszczeniem już tej oficjalnej wersji. No i jest to takie trochę niepokojące, że, że jakby jest to robione tak pobieżnie, że coś tam jest zmienione i w sumie to nie wiadomo, nie wiadomo do końca, w jaki sposób. Y, znaczy wiadomo w jaki sposób, ale jest to sposób trochę taki dziwny, bo zupełnie inny niż twórcy zapowiadali. Kolejnym problemem związanym ze zmianą stylistyki gry jest to, że od tej pory twórcy będą bardzo ograniczeni, jeżeli chodzi o dodawanie nowych tekstur. Od tej pory bowiem wszystko będzie musiało wyglądać podobnie do siebie, jeżeli chodzi przynajmniej od te, o ten taki charakter, o te takie odczucia płynące z patrzenia na te tekstury, co z, może spowodować, że e, po prostu nie be, te tekstury będą niewiele się od siebie różnić. Jednak jedną z głównych zalet myślę. Minecraft do tej pory było to, że te tekstury były właśnie dosyć inne od siebie, dosyć, dosyć dużo różniące się, przez co gracz mógł. przez co gracz miał duży wybór, co zastosować w swoich budowlach, jak zrobić, żeby one fajnie wyglądały. Było też takim, moim zdaniem, dosyć fajnym wyzwaniem, zwłaszcza do tych y dla tych bardziej zaawansowanych budowniczych oni potrafili to wykorzystać bardzo dobrze, to że te tekstury były od siebie zupełnie inne. A w tej chwili, kiedy jakiś nowy blok do Minecrafta będzie dodawany, no to będzie zabieganie, wielkie zabieganie o to i martwienie się, czy aby na pewno on będzie pasował do naszej gry pod względem stylistyki, no i będzie właśnie poprawianie tej tekstury 10 tysięcy razy, tak, żeby ona pasowała jak najlepiej, co moim zdaniem może wcale nie wyjść na dobre Samemu temu blokowi. Kolejną rzeczą jest to, że wyrzuca się tekstury, które w Minecraftie były od. praktycznie od zawsze, od samego początku istnienia gry, na rzecz jakichś kompletnie innych, nawet tych nie, nawet nie przypominających tych od oryginalnych. Mamy z jednej strony taką teksturę note bloka, która rzeczywiście przypomina. Tą która, tą, która była wcześniej, wygląda ona naprawdę dobrze. Jest z jednej strony inna, ale z drugiej strony wcale nie przeszkadza w odbiorze tego bloku, a z drugiej strony mamy taką teksturę sulsanda, która wygląda po prostu fatalnie. Stara tekstura Sulsa dodana jeszcze przez nocza dawno, dawno temu w Halloween Update była naprawdę charakterystyczna i naprawdę widać było, że przedstawia cierpiące dusze w piekle. Natomiast ta, mimo tego, że jakieś tutaj niby twarze ma i jakieś takie duszyczki sobie latają po niej, to to przedstawienie jest dużo mniej charakterystyczne, no i zupełnie nie przypomina tego fantastycznego wyglądu, jaki ten blok miał wcześniej. Kolejnym moim zarzutem odnośnie tych tekstur jest to, że wiele z nich nie przedstawia zupełnie tego, co miały przedstawiać. Patrzymy na nie i po prostu w zasadzie nie wiemy, czym ten blok czy item jest. Bardzo dobrym przykładem do tego może, mogą być na przykład te łódki, które są bardzo rozmyte i zdecydowanie gorsze od swoich poprzedników, i to się dzieje w zasadzie wszędzie. Dla takich rozdzielczości jakie mamy w Minecrafcie, jakie ikonki w Minecrafcie są, naprawdę te tekstury powinny być zdecydowanie prostsze. Jak dla mnie mają one tutaj zbyt dużo szczegółów i są zbyt, mają zbyt wymyślne kształty, na przykład ten ziemniak, który wygląda jak fistaszek, a nie jak ziemniak. I to możemy zauważyć, przeglądając po prostu wszystkie tekstury. Niektóre z nich są zdecydowanie przedetalowane, przy czym inne wyglądają jakby były zupełnie z plastiku. To jest kolejny przyczyn. Przyczynek do tego co już mówiłem na samym początku tego fragmentu, że ta stylistyka mimo zapowiedzi wcale nie jest jednorodna. No i o ile, prawda, tak jak na przykład taki pień brzozy, kiedy postawimy go, może z daleka wyglądać bardzo dobrze i rzeczywiście jak brzoza, no to z bliska jest to po prostu taka rozmyta tekstura, która nie za dużo przedstawia. I to moim zdaniem działa na szkodę Minecrafta. Mimo tego, no ta tekstura brzozy jest... Chyba mimo wszystko trochę lepsza niż ta, która była, bo przednia była absolutnie okropna. Natomiast wciąż to nie jest to, co moim zdaniem w Minecrafcie być powinno. Tak więc podsumowując. Moimi głównymi zarzutami jest to, że mimo zapowiedzi te tekstury wcale nie są jednolite. Oprócz tego, będą, będą, ta zmiana będzie ograniczać twórców gry co do dodawania kolejnych, być może jakichś potencjalnie interesujących tekstur. Bardzo wiele z nich jest wadliwe pod względem tym, że nie przedstawiają jasno tego, co powinny tak jak na przykład tekstury bardzo dużej ilości itemów. No i oprócz tego. Nie pasują do gry pod względem stylistyki, tak jak na przykład te plastikowe deski czy drewno. Oczywiście, jeśli macie inną opinię, to zapraszam do zostawienia komentarza. A jeśli ten film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, a także zasubskrybować mojego kanału i kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, kolejnych różnych filmów, które na moim kanale będą się pojawiać. Nadchodzą święta, więc tych filmów powinno być coraz więcej i więcej, przynajmniej przez jakiś czas. Ja na dzisiaj Wam już dziękuję, zobaczymy się już niedługo i mam nadzieję też, że taki film się Wam spodobał, taki trochę inny, nagrywany na żywo. Po prostu chciałem Wam przekazać to, co myślę o tej zmianie i mam nadzieję, że nie macie mi tego za zazu. No więc to by było na tyle. Do zobaczenia! 真是的。